Szczęść Boże! Być może zaskoczyło Cię, że to wideo zaczyna się od jakiegoś utworu muzycznego jeszcze z flagą Watykanu. Jest to marsz pontyfikalny Charlesa Gounoda, który został zadedykowany papieżowi pod koniec XIX wieku i jest to nieoficjalny, oficjalny hymn Watykanu. Dlaczego tak zaczynamy? Dlatego, że chcemy dzisiaj powiedzieć o dwóch papieżach, Janie Pawle II i Benedykcie XVI. Ale najpierw akcent muzyczny. Co prawda posłuchamy tylko fragment, jest to Schola Adonai, Płacz Jana pod Krzyżem, który wprowadzi nas też troszeczkę w atmosferę tego czasu, który się zbliża, czyli Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Jesteś w swym niebie, czy nie lepiej Ci było tam zostać u siebie? Stwórca wszechświata rozdał swą wolność, teraz wisisz tu. Nie do poznania, tak bardzo zniszczone, ciało Twe krwawi, jest obnażone. Miłość przybita gwoździem do krzyża, trudno pojąć to, że Ty, Panie, wisisz tu. Zaraz po Twojej śmierci, gdy ręce Twe zwolnią z liny ciężaru, teraz wisisz tu. I martwe opatrzę Twe zniszczone ciało, gwoździe wyciągnę z rąk Twoich zbękanych i wtedy znów spocznę na piersi jak wczoraj, lecz nie tak spokojny. Całość utworu można wysłuchać pod linkiem, który jest pod spodem. Natomiast teraz już przechodzimy do tematu, bo mamy do omówienia dwóch papieży, jak to powiem, naszego Jana Pawła II i papieża Niemca, Józefa Ratzingera, Benedykta XVI. Jaki jest problem z tymi papieżami? Najczęściej znamy ich tylko właśnie z takich krótkich stwierdzeń, że papież, a to Krebówki i Watykan, i tak prawdopodobnie kojarzą go rodzice. Wy go prawdopodobnie nie kojarzycie, dlatego ten fragment o Kremówkach właśnie zobaczymy, a później przejdziemy do tego, co naprawdę istotne. Po maturze chodziliśmy na Kremówki. Oh,
Kiedy byliśmy w piątej gimnazjalnej, graliśmy Antygonę. Sofokles. Antygona, Halina, Ismena, Kazia, mój Boże. A ja grałem Hajmona. O ukochana siostro ma Ismeno, czy ty nie widzisz, że z klęsk Edypowych żadnej na świecie los na mnie oszczędza. Pamiętam do dziś. Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach. Gdyby ktoś nie wiedział, gdzie są Wadowice, to od tego jest ta mapka, która jest obok mnie. W Wadowicach urodził się jako syn Karola i Emilii w 1920 roku. Co ważnego o jego dzieciństwie? Był dobrym uczniem, ale też był niezłym sportowcem, bardzo lubił grać w piłkę nożną, jeździł na nartach razem z tatą. Sytuację jego tak naprawdę zmieniła bardzo mocno II wojna światowa, bo już rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale nie mógł za długo tych studiów kontynuować, bo wybuchła II wojna światowa. W 1941 roku zmarł ojciec, jego mama zmarła już wcześniej i Karol Wojtyła musiał porzucić studia i zacząć pracę. Pracował najpierw w kamieniołomie, później w zakładzie oczyszczalni wody i w końcu też szukał swojego miejsca. Nieustannie szukał swojego miejsca i zaczął też myśleć o kapłaństwie. O kapłaństwie zaczął już myśleć pod koniec II wojny światowej. Natomiast wstąpił do tajnego seminarium prowadzonego przez kardynała Sapiehę w Krakowie. W 1946 roku został diakonem i został poświęcony na księdza 1 listopada tegoż roku. Pierwsza parafia to Niegowidź, bardzo niewielka miejscowość. Zdjęcie Karola Wojtyły z Niegowici właśnie jest obok mnie. Stamtąd oczywiście też został skierowany do dalszej pracy. Niegowici był wikariuszem, był katechetą, pracował z młodzieżą, z ministrantami, czyli tak jak normalny wikariusz. Ale po krótkim czasie, który tam spędził, został przeniesiony do parafii świętego Floriana w Krakowie i wysłany na studia. Te studia skończył, był z wykształcenia filozofem, dosyć szybko się też habilitował i stał się wykładowcą. Wykładał w seminariach, wykładał na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a 4 lipca 1958 roku został wyznaczony na biskupa pomocniczego Krakowa. W 1958 też roku przyjął te święcenia biskupie i tak rozpoczął się kolejny etap w jego życiu. 6 lat później, w 1964 roku, został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim, a w 1967 roku papież Paweł VI mianował go kardynałem. Mimo tych wszystkich niesamowitych zasług i urzędów nie przestał być też normalnym kapłanem, duszpasterzem i wykładowcą. Nadal wykładał w Lublinie, nadal jeździł ze studentami na różne wyjazdy, na kajaki, które bardzo uwielbiał, na wyjazdy, na których nie tylko starał się spędzać z nimi czas, ale też przekazywać filozofię chrześcijańską, filozofię rodziny, która była oparta na pewnej tradycji kościelnej, ale pokazanej nowymi słowami. I wszystko miało się zmienić w 1978 roku. 16 października w 8 głosowaniu na konklawę po śmierci Jana Pawła I, papieża, który był na urzędzie Piotrowym tylko 30 kilka dni, został wybrany Karol Wojtyła, który przybrał imię Jana Pawła II. Co możemy o nim powiedzieć w tym momencie? Czy się tego spodziewał? Pewnie nie. Ale rzeczywiście był jednym z młodszych papieży wybranych w owym czasie. Miał bowiem tylko 58 lat. I pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu nie będącym Włochem. Ostatnim był papież Hadrian VI. Papież przybrał jako swoje motto słowa totus tuus, cały twój. To fragment z nauczania świętego Ludwika Grignion de Montfort,
wielkiego świętego z XVII wieku, którego papież bardzo, bardzo uwielbiał i który bardzo go inspirował. To Totus Tuus, cały Twój, było skierowane oczywiście do Maryi, a przez Maryję do Jezusa. Już od początku pontyfikatu rozpoczął starania o to, żeby zorganizować pielgrzymkę do Polski. Udało się to w 1979 roku. Padły wtedy niesamowicie ważne słowa. Słowa, które zmieniły historię. Dlatego chciałbym, żebyśmy fragmentu tej homilii, bardzo znanej homilii na Placu Zwycięstwa w Warszawie, posłuchali. Ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież, wołam wraz z wami wszystkimi, niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Do niesamowicie groźnego wydarzenia doszło 13 maja 1981 roku. W czasie audiencji generalnej, kiedy swoim zwyczajem Jan Paweł II na Papa Mobile, czyli papieskim samochodzie, objeżdżał w sektory, by pobłogosławić wiernych, brać dzieci na ręce, też je błogosławić, dokonano na niego zamachu. Turecki zamachowiec Mehmet Ali Akça oddał do niego kilka strzałów. Nie wszystkie trafił i zresztą pistolet mu się zaciął, więc nie zabił papieża, ale sytuacja była niesamowicie groźna. Konieczna była 6-godzinna operacja i papież, kiedy doszedł już do siebie, swoje uratowanie przypisywał Matce Bożej. 13 maja jest bowiem rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Dlatego też, kiedy tylko doszedł do zdrowia, to pojechał do Fatimy, żeby Matce Bożej podziękować za uratowanie życia. Pontyfikat Jana Pawła II jest znany także z licznych pielgrzymek. Było ich aż 104. Obok mnie znajduje się mapa krajów, do których dotarł. Tych pielgrzymek było bardzo dużo, między innymi 8 do Polski, ale także praktycznie na każdy kontynent świata, no może oprócz Antarktydy. Ale rzeczywiście papież starał się wszędzie dotrzeć. Po co? Nie tylko po to, żeby pokazać, że jest obecny wśród wiernych, ale też, żeby nawiązać z nimi relacje, żeby dać się zobaczyć, żeby móc przemówić bezpośrednio. Drugim charakterystycznym elementem tego pontyfikatu było wiele beatyfikacji i kanonizacji. Papież wyniósł do chwały ołtarzy 1338 ludzi jako błogosławionych, a świętych 482. Dlaczego tak wielu? Dlatego, że papież wychodził z założenia, że chciał pokazać o tym, czym jest świętość. Że świętość jest czymś osiągalnym. Dlatego wśród tych, których wyniósł na ołtarze, byli zarówno ludzie świeccy, jak i duchowni. W różnym wieku, w różnym stanie. Miało to pokazać każdemu, że nie ma takiej sytuacji, w której nie możesz być świętym. W 1992 roku papieża zdiagnozowano chorobę Parkinsona. Mimo różnych prób leczenia sytuacja bardzo mocno zaczęła się pogarszać, zwłaszcza po 2002 roku, kiedy papież naprawdę słabł. Możecie zapytać swoich rodziców, bo pewnie pamiętają 2005 rok, kiedy ostatnie dni Jana Pawła II miały miejsce. Cały świat tak naprawdę się zatrzymał. Każdy śledził te wydarzenia i w końcu 2 kwietnia 2015 roku o godzinie 21:37, była to sobota, Wigilia Uroczystości Miłosierdzia Bożego, papież przeszedł do wieczności. Możecie zapytać starszych, co się działo, bo wtedy wielkie pojednania, mnóstwo ludzi szło do spowiedzi, mnóstwo ludzi pojechało na pogrzeb Jana Pawła II do Watykanu. Było ponad 150 delegacji państw. Rzeczywiście w Polsce żałoba narodowa, kibice się ze sobą godzili, niesamowite rzeczy się działy. Więc rzeczywiście było to coś niesamowitego. I dlatego od razu też zaczęto zachęcać czy naciskać na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II, co też miało miejsce dosyć szybko, bo już w 2005 roku jego następca, o którym powiem za chwilę,
Benedykt XVI pozwolił na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Jego beatyfikacja miała miejsce w 2011 roku, natomiast kilka lat później, to znaczy w 2014 roku, już papież Franciszek ogłosił Jana Pawła II święty. 19 kwietnia 2005 roku, w drugim dniu konklawe, po czterech głosowaniach został wybrany następca Jana Pawła II. Był nim kardynał Józef Ratzinger, który przybrał imię Benedykt XVI. Bardzo znamienne są słowa, które wypowiedział, wychodząc na loże Bazyliki Świętego Piotra do tłumów. Powiedział wtedy: umiłowani bracia i siostry, po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie, prostego i skromnego pracownika winnicy Pana. Pocieszam się faktem, że Pan potrafi się posługiwać niedoskonałymi narzędziami i działać przy ich pomocy, a przede wszystkim zawierzam się Waszym modlitwom. W radości Pana Zmartwychwstałego, ufni w Jego stałą pomoc, idziemy przed siebie. Pan nam pomoże, a Maria, Jego Najświętsza Matka, stoi u naszego boku. Dziękuję. Te proste słowa bardzo mocno też ustawiły ten pontyfikat. Ale zanim o pontyfikacie, który zakończył się w tak niesamowity sposób, historyczny można powiedzieć, to trochę o samym Józefie Ratzingerze. Józef urodził się 16 kwietnia 1927 roku w niewielkiej barbarskiej miejscowości Marktl am Inn. To jest tam, gdzie zaznaczono na mapie. Jego tato, Józef, także był wiejskim żandarmem w randze komisarza. Mama Maria była kucharką pracującą w lokalnych pensjonatach. Ze względu na pracę swojego ojca wielokrotnie rodzina się przeprowadzała, więc niestety trudno powiedzieć o rodzinie miejscowości Józefa Ratzingera, że rzeczywiście jest tak znana jak Wadowice w przypadku Jana Pawła II. Ratzingerowie kilkukrotnie musieli się przeprowadzać. Dlaczego? Dlatego, że ich tato, Józef, policjant, był wrogiem nazistów, czego ci nie wybaczali. Dlatego wielokrotnie go przenoszono karnie, degradowano, ale ten ze względu na swoje poglądy, które uważał za bardzo katolickie i bardzo był im wierny, nie zgadzał się na rzeczy, które naziści próbowali zrobić z Niemcami. W związku z tym w 1937 roku przeprowadzili się do Traunstein. Tam rozpoczął naukę w gimnazjum, od 1939 w niższym seminarium. W 1941 roku, w wieku lat 14, wstąpił do Hitlerjugend. I teraz można się oburzać. Jak? Hitlerjugend? Jak on mógł? No, nawet nie mógł, ale musiał. Dlatego, że w tamtym czasie uczestnictwo w tej organizacji było obowiązkowe. Chociaż wiemy, że Ratzinger nie pojawiał się na spotkaniach, nie uczestniczył w tej formacji, no ale niestety członkiem tego zgrupowania musiał być. W 1943 roku został przeznaczony do służby wojskowej. Też niedobrowolnie, ale został przydzielony do obrony przeciwlotniczej. Z tej służby uciekł, zdezerterował i później się ukrywał, co rzeczywiście było ogromnym niebezpieczeństwem, ale też pokazuje nastawienie Ratzingera do nazistowskich Niemiec. Po zakończeniu wojny wraz z bratem Georgiem wstąpili do seminarium duchownego we Fryzyndze. W 1951 roku zostali wyświęceni przez ówczesnego arcybiskupa Monachium Michaela von Haulhabera. W 1953 Józef Ratzinger, zaledwie 2 lata po skończeniu seminarium, obronił pracę doktorską o świętym Augustynie, a już 4 lata później, w 1957 roku, habilitował się rozprawą o świętym Bonaventurze. W 1958 został profesorem kolegium we Fryzyndze i tak naprawdę jego kariera naukowa zaczęła się niesamowicie rozwijać. Mnóstwo przeciekawych publikacji, m.in. Wprowadzenie do chrześcijaństwa, które bardzo polecam, ale także doradztwo w różnym hierarchom w czasie Soboru Watykańskiego II. Wszystko to zmieniło się w 1977 roku, kiedy papież Paweł VI ustanowił Józefa Ratzingera arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, a kilka miesięcy później mianował go kardynałem. Józef Ratzinger jednak długo nie był arcybiskupem Monachium, gdyż już w listopadzie 1981 roku, wspomniany wcześniej, Jan Paweł II powołał go na prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Co to jest? Kongregacja Nauki Wiary jest to taka jednostka pomocnicza papieża, która czuwa nad przekazem wiary, nad tym, żeby księża bzdur nie gadali, nie pisali, też precyzuje pewne problemy teologiczne i czuwa w ogóle nad przekazem tego, co jest chrześcijaństwem.
prefekt tej kongregacji, kardynał Ratzinger, był znany z tego, że był bardzo inteligentnym człowiekiem, niesamowicie odczytanym, niesamowicie mądrym, niesamowicie też konsekwentnym. Dlatego wtedy przypięto mu taką łatkę pancer kardynał, czyli że pancerny kardynał, jako że taki bardzo ułożony i taki bardzo poprawny, ortodoksyjny. Ale rzeczywiście to była po prostu wierność Panu Jezusowi, wierność Kościołowi i dlatego tak to wyglądało. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w 2005 roku po śmierci Jana Pawła II kardynałowie wybrali na jego następcę właśnie Józefa Ratzingera. Przybrał imię Benedykta XVI, nawiązując do papieża z początku XX wieku, Benedykta XV, który był znany jako ten, który walczył o pokój. I takie zadanie sobie też wyznaczył papież Ratzinger. Ten pontyfikat nie trwał zbyt długo, dlatego że na początku lutego 2011 roku papież ogłosił, że z końcem tego miesiąca abdykuje. Niesamowicie trudna decyzja i niesamowicie historyczna, bo niewielu papieży w historii abdykowało, a ostatni raz miało to miejsce za pontyfikatu Paschalisa II w XII wieku. Jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, co jest głównym tematem teologii Benedykta XVI i jego pontyfikatu, to można zaryzykować twierdzenie, że jest nim miłość. Bóg jako miłość. Ten temat pojawia się w jego encyklice o miłości Deus Caritas Est z 2005 roku, z Adhortatio Eucharistii, Sacramentum Caritatis z 2007 roku, czy encyklice o katolickiej nauce społecznej Caritas in Veritate z 2009 roku. Ktoś przebadał, ile razy słowo miłość pojawia się w jego pracach. Miłość, kochać, czy miłosierdzie. I uwaga, ciekawa rzecz. Rzeczownik miłość pojawia się w pracach Ratzingera ponad 2400 razy. Czasownik kochać ponad 300 razy. Inne podobne słowa też wielokrotnie się w tym pojawiają. Co to pokazuje? Pokazuje to, że Bóg nie jest tylko jakąś rzeczywistością daleką, obcą człowiekowi, ale jest możliwe wejście w nim w relację. I to papież bardzo mocno chciał pokazać. Drugi mocny temat to hermeneutyka ciągłości. Brzmi bardzo mądrze, ale chodzi o to, żeby interpretować najnowsze też sposoby patrzenia na różne prawdy teologiczne w ciągłości historycznej. Czyli nie może być tak, że teraz my tu tacy mądrzy w XXI wieku i co będziemy tam się przejmować tym, co kto kiedyś myślał i mówił. Nie, na tym rzecz nie polegała. Papież bardzo mocno pokazywał, że nie można zrywać z przeszłością. Przeszłość jest inspiracją dla współczesności. Z tym też było związane jego umiłowanie do liturgii. Dlatego, że w 2007 roku wydał takie motu proprio, czyli taki dokument pod tytułem Summorum Pontificum, który przywrócił do pełnej wolności używanie tak zwanego rytu trydenckiego, czyli formy sprawowania mszy świętej, która była obecna w Kościele od 1600 lat, zanim istniała ta msza święta, w której możemy uczestniczyć na co dzień w naszych kościołach. Józef Ratzinger był też w pewnym sensie związany z Polską. Kilkukrotnie ją odwiedzał, ale tylko raz jako papież. W 2006 roku odwiedził Warszawę, Kraków, Wadowice, Oświęcim, Kalwarię Zebrzydowską i Częstochowę, ale też często zwracał się do Polaków. Posłuchajmy krótkiej jego wypowiedzi. Miłości, odwagi apostolskiej, pieniądz ludzkiej ważliwości, ten znakomity syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, naleźć się do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności. Gdyby próbować podsumować pontyfikat Benedykta XVI, można zaryzykować, że byłoby nim hasło, które towarzyszyło jego pielgrzymce do Niemiec. Człowiek wierzący nigdy nie jest sam. Papież Benedykt XVI, największy teolog XX wieku, ośmielam się powiedzieć, był nie tylko człowiekiem mądrym, opanowanym, ale także bardzo przejrzyście pokazującym, jak bardzo wiara w Boga, wiara katolicka jest czymś bardzo sensownym, czymś racjonalnym, a nawet ponadracjonalnym.
Dlatego warto te dwie postacie, i papieża Jana Pawła II, i papieża Benedykta XVI, poznać nieco więcej. Tu oczywiście powiedzieliśmy tylko o kilku takich sygnałach, najważniejszych elementach ich nauczania. Gdyby ktoś chciał poczytać więcej, bardzo zachęcam. A na koniec bardzo sympatyczna informacja. Pod tym filmikiem na dole znajduje się link do małego teściku, tego sprawdzianu, który obejmuje te dwa tematy. Poprzednią prezentację i ten wideoblog o Janie Pawle II i Benedykcie XVI. Czas na jego rozwiązanie będzie ponad tydzień, więc rzeczywiście bardzo zachęcam. W razie pytań jestem oczywiście dostępny, czy to na Librusie, czy na przykład przez Facebooka. Więc zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem!